Cześć, słuchajcie, ja mam dzisiaj taki do Was, do widzów tego kanału, garstki ludzi, która gdzieś nawet przypadkiem się znajdzie na tym kanale i tak dalej. Mam do Was taki dzisiaj, powiedzmy, osobisty apel w związku z sytuacją i tak dalej. Słuchajcie, nie nakręcajcie się już tak na to wszystko, nie? Bo to już trwa długo, jest to męczące. Ta cała dychotomia, ten cały podział na zaszczepionych, niezaszczepionych, na tych w maseczkach, bez maseczek, na tych, co nie wiedzą, co to będzie, na tych, co myślą, że wiedzą, co to będzie, to naprawdę to nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe dla psychiki, to nie jest zdrowe dla niczego innego. To po prostu tylko i wyłącznie może w dłuższym okresie czasu spowodować stres. I to się właśnie dzieje. Ta ciągła nagonka na to wszystko. Dobrze, sytuacja jest już jaka jest. Kto jest kim, kto ma jaki tok myślenia, kto poszedł w jaką stronę, to wszystko jest oczywiste. A najgorsze, co się mogło właśnie stać, to jest to jaką to spuściznę wszystko pozostawiło, tak? Właśnie w postaci tego podziału i tego podsycania ciągłego strachu, nie? Strachu o tym, o to, co będzie jutro, co oni zrobią, co oni zamierzają, jaka substancja jest wstrzykiwana i co tam w niej jest i tak dalej. Ludzie, ci, co mieli sobie coś wstrzyknąć, to już sobie to wstrzyknęli, uwierzyli, zrobili sobie to. Jedni zrobili to z powodów takich, że się wystraszyli, że jakiś wirus ich tam może zaatakować. No, jak się okazuje, to on dalej może zaatakować, mimo tego, że sobie coś tam wstrzykniesz. No ale to już pomijając to, jeszcze inni zrobili to z powodów kuriozalnych, na przykład po to, żeby móc, nie wiem, pojechać na wakacje i nie odbywać kwarantanny, na przykład tak. To jest, wiemy to już. To już jest oczywiste, tak? Także to wszystko się już objawiło nam, to wszystko, rzeczywistość nam codziennie ukazuje to wszystko. Chodzi teraz o to, żeby zająć się już troszeczkę sobą, swoim życiem, zapytać się siebie, jak ja się tutaj odnajduję, tu i teraz, jak mogę czuć się dobrze, jak czerpać przyjemność z różnych rzeczy, które lubię, czy w ogóle jest coś, co lubię, czy tylko lubię oglądać propagandę. Czy to z jednej, czy z drugiej strony. Już mówię, o co mi chodzi. No, z jednej strony mamy polityków, mamy media, które cały czas nas straszą, wiadomo czym. Że jak tego nie zrobisz, to będzie źle, to ludzie się zarażą, to ludzie ucierpią, to ludzie umrą, to przestrzegajmy i tak dalej. To już jest po prostu strach wzbudzany, no, wzbudzanie strachu, no i oczywiście ciągłe szantażowanie ludzi, tak? Obostrzeniami, innymi rzeczami. Z drugiej strony mamy wykluwające się, zakwitające, wychodzące spod ziemi różne media alternatywne, telewizje alternatywne, telewizje niezależne. Tak naprawdę nie wiemy, czy one są niezależne, czy są zależne, tylko nie wiemy od kogo i myślimy, że od nikogo nie są zależne. Nie znacie tych ludzi. Oglądacie ten YouTube, macie tam do dyspozycji informacje z różnych stron. Odnajdźcie się w tym sami. Przestańcie cały czas nakręcać się, podsycać to wszystko, bo nic innego teraz się nie dzieje, jak podsycanie tego całego podziału i pokazywanie palcem, zobacz, on ma maskę, on nie ma maski, on się zaszczepił, ten się zaszczepił, ten się nie zaszczepił. I po co? Ile jeszcze można? No wiadomo już wszystko, tak? Już chyba nie ma co tutaj zadawać sobie pytań. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie nadal prowadzą ten bój polegający na tym takim prześciganiu się, w przekazywaniu informacji, och, bo Stany wydały przepis, że będzie trzeba obowiązkowo to robić, tamto robić, bo w Polsce będzie to trzeba... Słuchajcie, i
przestańcie to robić. Naprawdę zajmijcie się sobą już teraz trochę. Nie zastanawiajcie się cały czas i nie krzyczcie w kółko, nie lamentujcie, co to będzie, ola Boga i tak dalej. To niczego nie zmieni. Zadajcie sobie zamiast tego, zadajcie sobie pytanie, co ja w tym wszystkim robię, jak ja się tutaj mam dobrze czuć, nie? Bo to chodzi o wasze zdrowie psychiczne, o wasze i o waszych bliskich. A nie o to, co będzie, co nie będzie. Wy, pamiętajcie, że wy tego nie zmienicie. Wy możecie tylko... Wasza rola jest taka, wasza, nasza oczywiście, tak jako ludzi, którzy patrzą na to z jakimś tam, z jakiegoś tam dystansu i mają jakieś tam swoje poglądy na ten temat. My tylko, my, tak, ogólnijmy, możemy tylko zrobić coś dla nas. Czyli pamiętajcie, czym więcej uwagi temu poświęcicie, tym bardziej będzie to do was wchodzić. Tym bardziej będzie się to u was w środku podsycało, powstaną różne myśli i tak dalej i cały czas to będzie trwało, nie? Naprawdę, to jest taki mój wewnętrzny, że tak powiem, apel, jak to tak można nazwać, no nie wiem jak to mam nazwać, jakaś tam próba uzewnętrznienia tego, co myślę o tym, że po prostu mnie już też to dotyka, nie? Już każdego to dotyka, ale jak ja widzę cały czas w kółko wałkowanie tego samego, pokazywanie jakiejś dokumentacji, że czym to nie są te substancje i co one nie zrobią i że tak się stanie, czy tak, słuchajcie, no to kto miał wziąć, to ją wziął. To chyba nie musicie się już przekonać, no jeżeli nie wzięliście czegoś, nie chcecie tego, no to nie musicie chyba jeszcze 10 filmów na YouTubie obejrzeć, które was jeszcze bardziej w tym utwierdzą, prawda? Czy musicie? No wydaje mi się, że nie. To, że zobaczycie kogoś w lesie, który chodzi w masce, ja też takich ludzi widzę, często poruszam się po jakichś tam lasach, parkach, no bo po prostu jak jest pogoda, to korzystam z niej i widzę ludzi, którzy też sobie chodzą pozasłaniani w lasach, gdzie tam nikogo nie ma. No i co? No widzę to już wiem, że tak się dzieje, wiem, że są tacy ludzie, no im się nie da pomóc. No oni już mają swoje mózgi wystarczająco zaprogramowane przez media głównego ścieku i tyle, no. No ale już nie trzeba teraz tego bardziej podsycać, bardziej dolewać oliwio do ognia i to właśnie mnie najbardziej denerwuje w tych wszystkich, powiedzmy, alternatywnych, niezależnych mediach i tak dalej. Po co? Znaczy ja osobiście wiem po co, nie będę oczywiście tego mówił, bo ja mam swoje zdanie na ten temat, po co jest to robione. No ale ileż można, nie? Ileż można? Temat jest rozwałkowany na wszystkie sposoby. To, czy przyjdą, to co wymyślą politycy, to przyjdzie, to trzeba się będzie z tym zmierzyć, no ale cały czas podsycanie tego, cały czas pokazywanie palcem, co ta druga strona robi, pokazywanie, o, ci są covidianie, ci nie są, ci to zrobili, ci tamto zrobili, co to zmieni, ludzie, to tylko wam zmieni to, że będziecie jeszcze bardziej schodzili zestresowani, się zastanawiali, zamiast się zająć tym, co jest w waszym otoczeniu, co was dotyczy bezpośrednio, bo to już przestaje. Ja rozmawiając z ludźmi już zauważyłem, że kiedyś rozmawialiśmy na naprawdę no szereg różnych tematów, tak teraz wszystko się sprowadza do jednego, nie? I to jest już obłęd, naprawdę obłęd. To świadczy o tym, jak bardzo mocno nasza psychika jest przeładowana, przesycona tym. I to nic dobrego z tego nie wyjdzie, jak będziemy jeszcze bardziej to wszystko podsycać, nie? Dolewać, dokładać do pieca, nie? Po co? Oderwijcie się trochę od tego. Zostawcie tego YouTube'a w spokoju. Zostawcie te wszystkie telewizje, które głoszą prawdę i tylko prawdę i które zasypują tonami informacji, co to tam nie przyjdzie, co to tam się nie dzieje, nie? Ja rozumiem, że trzeba być czujnym. Ja, oczywiście. Trzeba mieć oczy na to wszystko. Trzeba być świadomym tego, co się dzieje. No ale w tym wszystkim, gdzie jest miejsce na wasze życie? Na to, co się z wami dzieje, nie? No musi to miejsce być, bo w końcu wy jesteście najważniejsi w tym wszystkim. Pamiętajcie, ja już to mówiłem nie raz, jednostka, indywidualność jest niepodzielna. Nie, to jest najważniejsze. Wy w tym wszystkim odnaleźć siebie, stać mocno na nogach, wiedzieć, gdzie jest miejsce wasze. Wtedy nic się złego nie stanie. A tym lamentem, ola Boga i słuchaniem tych różnych
wieszczy internetowych, którzy wiedzą na pewno, co się stanie, którzy już przewidzieli przyszłość, niczego nie zmienicie, niczego dobrego nie zrobicie dla siebie. To tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, trzymajcie się.